twoich piosenkach oczywiście jest bardzo dużo o imprezach, oczywiście jest dużo o różnych urokach życia, o różnych przemyśleniach, o przemijaniu, o uczuciach, ale też się pojawiają treści, które są, powiedziałbym, czysto społeczne. Wiesz, na przykład ja powiem ci to, co mnie najbardziej zdziwiło, jak poznawałem twoją twórczość, to jest ten fragment, kiedy śpiewasz: spałem na schodach, a miałem pradziadka na banknotach. I wiesz, ja szczerze mówiąc tak nie bardzo wiedziałem, o co chodzi. Tak dopiero jest taka strona genius.com, gdzie można sobie kliknąć i nacisnąć: twórca w tym miejscu miał na myśli to, tak, genialna strona, że jego, dlatego nazywa się genius. Że jego pradziadkiem był Stanisław Wyspiański. A poprzez sformułowanie, że spałem na schodach, miał do powiedzenia, no właśnie, co twórca chciał powiedzieć. No, wiem, do czego zmierzasz. Faktycznie tak mi się życie poukładało, że część tego życia spędziłem w takim bezpośrednim skrócie można to nazwać, że byłem bezdomny. Tak? Oczywiście bezdomność różne ma oblicza. I to nie zawsze jest tak, że bezdomny śpi pod kartonem gdzieś tam na dworcu centralnym. Dużo tułałem się po znajomych, wiesz, sypiałem, czy korzystałem z gościny dobrych ludzi. Trochę gdzieś tam faktycznie zahaczałem się, gdzie się dało. Często właśnie u kolegów spałem, wiesz, dosłownie tak, że zasiedzieliśmy się i ja tak już myślałem, no dobra, chyba mnie już nie wyrzuci, nie? To już chyba mi da się przekimać na tym fotelu. No i tak, wiesz, zostawałem. Ale generalnie zdarzało mi się oczywiście spać na klatce. No, zdarzało mi się niejednokrotnie. Taki najdłuższy mój chyba epizod to faktycznie takim longiem spałem 3 miesiące. Znalazłem sobie taką dobrą miejscówkę, bo to była taka nieużywana spiżarnia. I tam się po prostu urządziłem. Tam była mikroumywaleczka, był kaloryfer, więc a że to była zima, to było bardzo spoko, bo było ciepło i miałem dostęp do wody. Wiesz, ja o to pytam, ponieważ my w Polsce moim zdaniem mamy problem z postrzeganiem osób dotkniętych kryzysem bezdomności. Blisko współpracuję z Adrianą Porowską, która kieruje pensjonatem Świętego Łazarza i po prostu co już się upomina o los takich właśnie osób. I wiesz, te twoje słowa, takie powiedziałbym, przepraszam, że użyję takich mocnych słów, świadectwo, jest ważne, tak? Właśnie nieważne, ponieważ jak widzimy ludzi dotkniętych kryzysem bezdomności, albo tak zwanej ukrytej bezdomności, czyli takich gdzieś pomieszkujących, to trochę tutaj, to trochę tam, to nie postrzegamy ich jak osób, które po prostu, którym się po prostu należy zwyczajny szacunek i które co więcej mogą się odbić od tego kryzysu bezdomności. No, wiesz, zdecydowanie, bo często nie zdajemy sobie sprawy też z tego, nam bezdomny kojarzy się tylko z jakimś takim bardzo zaniedbanym człowiekiem, właśnie śpiącym gdzieś tam i jeszcze na ogół pijanym. Natomiast to nie do końca tak wygląda, tak? Często ci ludzie bezdomni, ja na przykład tak było w moim przypadku, że ja, no wiadomo, pamiętajmy, że jest bariera wstydu jeszcze w tym wszystkim, tak? Że jakby często nie mówimy nawet bliskim ludziom, że mamy z tym problem, bo jest nam po prostu głupio. Ja tak miałem, że na przykład w momencie, kiedy spałem w tej wspomnianej wcześniej komórce, to właściwie większość moich kumpli w ogóle nie miała o tym pojęcia, tak? Ja udawałem, siedziałem najdłużej z nimi zawsze gdzieś tam na ławce, czy gdzieś tam, jak siedzieliśmy, czekałem, aż wszyscy pójdą, żebym ja mógł sobie pójść tam na luzie już, wiesz, no, nie komunikowałem tego wszem i wobec. Było to jednak takie krępujące dla mnie trochę. Zwłaszcza, że ja, wiesz, no, jako dziecko byłem w sumie z całkiem zamożnej rodziny, tak? I nawet powiedziałbym zamożnej. No, dziadek miał całkiem sporo kasy. Skończył oczywiście jako biedny człowiek. Nie Stanisław Wyspiański, tylko dziadek. Więc życie jest przewrotne. Ja też przeżyłem różne momenty życiowe, jeśli chodzi o zasobność portfela. I wiem, że tak naprawdę to da się to zmienić bardzo szybko. Oczywiście łatwiej jest stracić pieniądze niż je zdobyć, ale to nie jest tak, że się nie da ich zdobyć, czego staram się być przykładem. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TokFM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.